pierwszy bieg w życiu. Wielkie emocje. Nie wiem, co mnie czeka. Chcę się sprawdzić. Zobaczymy. Uwielbiam biegać w Krakowie. No ten bieg jest totalnie wyjątkowy. To jest jak biegi górskie, tylko w środku miasta. Szczerze mówiąc, nie mam takiego celu. Może kiedyś bardziej biegałem pod jakieś tam czasy i tak dalej, a teraz to biegam tak bardziej dla zajawki. Już od 8 edycji chyba bodajże jakoś startuję w tym biegu, więc mam nadzieję, że będzie życiówka. Celuję poniżej godziny. Nie odpuszczę, muszę pobić życiówkę. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Powodzenia! Uważam, że bardzo piękna trasa. Bardzo lubię ten bieg, startuję już po raz kolejny i co roku życiówkę poprawiam, także nigdy się nie cofnąłem. Bardzo fajnie, bardzo pozytywnie, mimo że wcześniej bałem się tej pogody, no to generalnie bardzo fajnie. Bieg Trzech Kopców przebiegłam już piąty raz. Na trasie naprawdę super doping, świetna atmosfera. Super, zawsze ten bieg mi się podobał i podoba. Świetnie, bardzo fajna atmosfera. Czas? Dobrze, bardzo dobrze chyba. Poniżej godziny, także jest super. Poznałam swoje mocniejsze i słabsze strony, ale nie żałuję, że tutaj przyjechałam. Naprawdę był fantastyczny bieg, w ogóle pierwszy taki w moim życiu, gdzie była taka trasa hardkorowa, ale pokazałam Cię charakter i uważam, że będę częściej startowała w takich zawodach, jeżeli będzie taka możliwość. Oto zwycięzca 15 i 3 kopców, biegi Wektor! Wiktoria Pałuzina! Wielkie brawa, Wiktoria!